Jadę sprawdzić, jak się ma chodnik przed blokiem. Otworzysz? Czemu nie otwierasz? Czemu nie otwierasz, no? A po co? Ale ja podjadę szybko, ja bardzo szybko podjeżdżam. Dobra, możesz otworzyć, dziękuję. Ktoś wchodzi. Skąd? Piąte piętro. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ale widziałam na ciebie na tym. Jakieś taką mocną żarówę wkręcili. Robili tutaj coś i nie widzieli. Aha, i tutaj dlatego. Może ten internet robili. No chyba tak. No i dobrze. Tylko, że to wciągnie. Im bliżej kosmosu, tym jest ciemniej, spokojnie. To co jest tak oświetlone, że masakra, ile prądu idzie. Ten park też tak oświetlony bardzo, ja mówię, kurczę, ile prądu w nocy świeci. Ale nie ma co oszczędzać, to nie no, trzeba... Nie ma co oszczędzać, nie pożyczą kurcie. To jest przecież energia publiczna, Izuniu. Sypie się. Jest pięknie. O, tak jest pięknie, tylko trochę kłopotu z tymi krawężnikami, jak zwykle, ale taka musi być technologia. Dzień dobry.
niby, co? Ma być... No i gdzieś mi pani uciekła. Nie znajdę. Pietronka. Piekarnia. Piekarnia nie, warzywniak nie. Telefonu nie ma. Jestem sam sobie pozostawiony. No, jesteś. Cieszę się, że cię widzę, bo nie wiedziałem, gdzie jesteś. Nie macie w warzywniaku, tak, nie widziałem, nie macie w warzywniaku, nie macie w piekarni. No, gdzie ty możesz być? No, żabka, żabka. Muszka, żabka zjadła muszkę. Dobrze, żabka zjadła muszkę. Słuchaj, Izuniu, idziemy już na górę? Nie, to zostań. Ja nie chcę zostać. Widziałeś? Słucham? Nie jest za zimno, ja nie mam kurtki po prostu. Chodź, co właśnie muszę zamknąć. Widzę, że tu likwidują ten podróż. Robią dalej. Fajnie, że robią go po połowie. Tylko ciekaw jestem, czy to będzie potem tak, że będzie jedno do drugiego dostawać. Czy co? Ładnie przycięli, zrobili, super. Byśmy ładną drogę. Tam, koło by nie uszli, nie? Chodzi zimno. No to jest takie samo w tą stronę, jak i w tamtą. Lepiej będzie jechać tam niż tu. Co, idziemy do tego? Gdzie? Do domu? No ja idę do domu. Ale wiesz co, poczekaj chwileczkę. Oddychajmy chwilkę. Ja idę, nie oddychaj. Poczekaj.